Hej kochani, witam was serdecznie po dość sporej przerwie, ale słuchajcie, jest po świętach, po Sylwestrze, ja żadnego vlogmasa, ja wiem, ten grudzień za łatwy nie był, że tak powiem, wiadomo, matura teraz i tak dalej, nie no, no ta matura to już tam, wiecie, ale no ten grudzień jakiś taki był, bym powiedziała, więc też ani vlogmasa, ani vloga ze świąt, jakiegokolwiek w ogóle, jakiegokolwiek vloga z Sylwestra, nic po prostu, ale odzywam się w nowym roku. Nowy rok, nowa ja, wiadomo. I już w sobotę, bo dzisiaj jest wtorek, już w sobotę, 7 stycznia, mam studniówkę. Stwierdziłam, że zrobię sobie z wami jakby takie moje przygotowanie, można powiedzieć, do tego. Byłam na brwiach już. Byłam na brwiach w piątek. I nam się mama coś tam drze w pokoju, wiadomo. Więc muszę troszeczkę być głośniej. Sukienki jeszcze nie mam, bo szyję się dopiero. Krawcowa mi dopiero szyje, więc powinna mieć ją w czwartek, maks w piątek, ale powinna być. Ja po prostu ufam i ja modlę się, żebym ja wyglądała w niej dobrze. Bo jak nie będę w niej wyglądać dobrze, i ja po prostu, ja nie wiem, co będzie. W każdym razie, przyszła mi paczka. Mama mi zamówiła paczkę. W sensie mama mi zamówiła paczkę. Przyszła mi paczka, ja nie wiem, co jest w tej paczce, bo to jest niespodzianka. Więc ją otworzymy. A nie, mogę ją otworzyć bez nożyczek. No to ją otworzymy, bo ja sama nie wiem, co w niej jest. Więc zobaczycie moją reakcję na to. Muszę powiedzieć. O. Nie wiem, co jest. Co to jest za sweter? Kochani, jest to sweter. A To jest ten, co miała ciocia żebyś nie Edyta? pożyczała od cioci Edyty. Ile kosztował? Nie powiem ci. No powiedz mi. No nie powiem. Tak, sobie go znajdę. Sweter. I wygląda on tak. Jest taki rozpinany. On jest taki cukierkowy bardzo. Zaraz sobie go sprawdzimy. Zaraz zrobimy tutaj wam, kochani, try on haul. Chociaż taki haul, nie powiedziałabym, że to jest haul. W każdym razie, dzisiaj mam fryzjerkę za chwilę. Więc będę robić włosy. Kurde, nie mogę tych guzików rozpiąć felernych. Więc mam fryzjerkę i ja bym chciała platynkę. Powinno być dobrze, ale no wiadomo, jakiś tam stres jest, bo ja mam większy stres, jak mam fryzjerkę, niż jak mi Marta robiła włosy, bo jednak, kurde, no nie wiem, bardziej się stresuję fryzjerem, niż kurde. Rozjaśniaczem z Rossmana za 10 zł, ale mi się wydaje, że. No bo ja nigdy nic nie robiłam z tymi włosami u fryzjera, w sensie tylko podcinałam, ale tak to nic, po prostu nie robiłam u fryzjera z tymi włosami. To jest eska? Czy to jest kurwa eska? 3, 2, 1, bum! Tak wygląda, pokazuję wam się dzień później. Bo wczoraj zapomniałam nagrać i stwierdziłam, jakoś tak mi się już dobra, stwierdziłam, że dobra, sobie odpuszczę, więc pokazuję wam się dzisiaj dopiero. Takie. Nie no, mi się mega podobają te włosy. Według mnie są super. I tak, i mamy środę, i słuchajcie, dzisiaj jadę na pierwszą, i pojadę dopiero, pojadę na pierwszą przymiarkę mojej sukienki, ale stwierdziłam, że z wami otworzę, bo zamówiłam sobie rękawiczki na Vinted do niej właśnie, do tej sukienki. I kurczę, muszę otworzyć paczkę. Ej, nie są takie duże. Myślałam, że będą większe. W sensie, chyba są git. Poczekajcie. Mam w ogóle to, ale no. No, super, super. Nie, chyba są git. W sensie, tu mi siedzą ładnie. Są takie, o. W sensie, one, tu nie wiem, czy, no, takie, no, nie mogą być też, nie? Ale no, takie. Się nie wiem, czy sobie ich tu i tak nie zepnę agrafką. W sensie, tutaj, na długości. Ale tutaj siedzą ładnie na paluszkach. Więc git są. Dobra, więc co? Okej. Więc się cieszę. No, więc dzisiaj jadę jeszcze na przymiarkę do Krawcowej. Jezu. I tak. I jutro będę miała kolejną, i to jutro będzie już taka ostatnia, można powiedzieć. I w piątek raczej nie, ale jutro już później wieczorem, albo w piątek po prostu będę miała już do odebrania sukienkę, więc dobrze, mam nadzieję, że będzie okej. I tak.
I tak. Więc możecie dać mi znać, co sądzicie o tych włosach. Mi się mega... Ja jestem... Czad. Jeszcze nie wiem, jak sobie makijaż zrobię w tą sobotę, ale... Ale raczej nic takiego mocnego. Bo nie zrobię sobie takich kresek jak zawsze. Nie. Chociaż mega bym chciała. Więc tak, możecie mi dać znać, co sądzicie o tych włosach i tak. I wy już to widzicie, tego vloga widzicie już po wszystkim. Ale i tak. Jest taki śliczny. Możemy w sumie od razu dzisiaj poszukać spodnie. Mamy dzisiaj sobotę. Dzień studniówki. Jest godzina nie wiem która. Jest 13:20. Ja aż po 16. Przed 17 muszę wyjechać. A kurde, wyglądam jak wyglądam. I co najgorsze, nie mam sukienki. I jestem... Jestem zła. I zestresowana jak nie wiem co. Przecież to jest chore. Chore po prostu. I tak, umyłam się. Zmieniam pościel w ogóle. Sprzątam w pokoju trochę, bo Mikołaj dzisiaj u mnie śpi, więc... A miałam taki syf już i ta pościel już w ogóle trochę taka była. Więc mówię, dobra, czas zmienić pościel. Jest jak jest. Sukienkę... Byłam wczoraj na przymiarce, już tej takiej ostatniej. I ona była w porządku. Ta sukienka, w sensie ona nie wyglądała tak jak chciałam, tak jak ona miała wyglądać, ale wydaje mi się, że wygląda ok, na pewno mogę wam powiedzieć, jest bardzo niewygodna, bo ona ma takiej tutaj idzie, o. I jakby to jest bardzo, bardzo mi to ogranicza tutaj ruch rąk, a jak podniosę całą rękę, to mi się też cała sukienka podnosi, więc prawda, nie mogę, jeszcze paznokcie mam niepomalowane. One są pomalowane, ale to jest zwykły lakier, nie? Więc muszę zmienić. I kurczę, nie wiem, czy będę dobrze wyglądała w tej sukience. Chociaż widziałam się wczoraj, ale nie wiem, czy będę dobrze wyglądała. Plus nie wiem, czy będę miała idealną talię, tak jak chcę. Już trochę chuj. Już po prostu mnie... O, za 30 minut sukienka gotowa. Cool, fajnie, kurwa, zmieniam prześcieradło. Odezwę się do was później, jak już będę miała sukienkę. I będę sobie robiła makijaż. Się do was odezwę na pewno. No a aktualnie sprzątam pokój. Muszę zmienić tą pościel i odkurzyć. I wytrzeć kurze. I to jest wszystko. Zakładaj, hej kochani! Bo ja już jestem gotowa. Słuchajcie, mam sukienkę, ale... tam nie napluła, żebym nie dostała telefonu, że mam jechać. Nie no, ja tam. No. Mam sukienkę, to jest moja sukienka, ale... Pokażę wam się później, bo mnie pogania. Wracając, jest ciemno, bo siedzę w aucie, bo Mikołaj poszedł... Bo jakby Mikołaj... Bo jesteśmy na stacji. I Mikołaj jest na mnie troszeczkę zły, bo ja jestem zawsze spóźniona. Ja nie widzę innej opcji niż spóźnienie się, więc dla mnie to jest jakby normalne. W sensie będzie mi głupio, bo że tak wyjdziemy kurde spóźnieni, ale dla mnie to nie ma problemu, jakby wiecie o co chodzi. I tak. Pokażę wam się później cała. I postaram się coś nagrać. Na vlogu. Jak się czujesz? Dobrze, stresuję się. A tak to jest okej. Tak? Tak. No to super. Jak tam? Stresik jest? Tak. Nadal? Tak. Przez twoje wczorajsze wyciskanie mi syfu mam aktualnie tak pływa czerwone czoło, że to jest niesamowite. Nie mogę przeklinać, bo ci zdemonetyzują nie, filmiki. I tak nie zarabiam? Jeszcze nie. Ale czemu wy nie jesteście chętni?
Właśnie siedzę sobie, słucham muzyki i przypomniało mi się, że ja miałam vloga do was ze studniówki. Jesus Christ. Zapomniałam o nim kompletnie, wiecie? Yeah, ciesunek. Zgadnijcie, co dzisiaj robię. Jadę do Mikołaja. I muszę wam zmontować tego vloga, bo... Jesus. No. Napadało śniegu. I no łopato, baś. Gdzie Straż Miejska i mandat, Mam syf w tle, muszę was... Mam syf, ale to nie szkodzi. O. Dzisiaj mnie jakoś tak... nosi trochę. Więc idę do Mikołaja, smontuję wam vloga. I tak. Możecie zgadnąć, na ile napisałam maturę problem z włosów. Zgadnijcie. Teraz macie czas, żeby napisać odpowiedź w komentarzach. Zgadnijcie. 3, 2, 1, 40%. Ładnie, nie? Ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo. Ja jestem z siebie osobiście dumna, patrząc na to, że nie napisałam wypracowania, nic, coś tam. Połowy rzeczy jakby nie miałam przerobione jeszcze materiału, dopiero będę to, jakby dopiero teraz to robię, przerabiam i tak dalej, więc mi się wydaje, że dobrze jest. Dzisiaj jest Dzień Babci i Dziadka, mam nadzieję, że pamiętaliście, żeby złożyć, w sensie dzisiaj jest Dzień Babci, jutro jest Dzień Dziadka, mam nadzieję, że pamiętacie o, żeby złożyć życzenia babci i dziadkowi. Ja to już zrobiłam, więc tak. Chociaż ten film dostajecie go w Dzień Dziadka, więc jeszcze nie jest za późno, jeżeli zapomnieliście o babci. Hello guys, mamy środę. Słuchajcie, w ogóle miałam dzisiaj próbny polski ustny, zgadnijcie ile miałam procent. 70, wymanifestowana laleczka. I chciałam powiedzieć, że ja wiem, że jestem mega opóźniona już z tym filmem, bo studniówka była kiedy? 7, jest 25. I know, ale no... Wybaczcie mi, ja wracam tutaj pełną parą ferie. Słuchajcie, kończę tego vloga dzisiaj i montuję go, wrzucam go już jutro w czwartek. Zaczynają się ferie w sumie teraz w piątek już, więc ferie, ja będę miała super ciekawe ferie, bo ja pierwszy tydzień nic nie robię, w sensie nic, no widzę się z Mikołajem w sumie dość często, a w drugi tydzień Jedę w góry, więc fajnie. Boję się tylko, że będę musiała jeździć na nartach, a to jest trochę scary. Więc tak, pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. W sensie on może być trochę nudny dla was, jak każdy, ale nie szkodzi. Mam nadzieję, że wam się podobał. Według mnie to jest zarobisty film, studniówka, girl. Więc zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję i no i pa.